Dzień dobry, moi drodzy. Witam was bardzo serdecznie w małym podsumowaniu tego, co wiemy o nadchodzącej wersji 0.24 do Kerbal Space Program. Aktualizacja ta znajduje się aktualnie w fazie eksperymentalnej i prawdopodobnie w końcówce tej fazy. Ponieważ z tego co mi wiadomo, z tego co twórcy się dzielili, no to ogólnie wyłapano trochę bugów, trochę innych jakichś dziwnych rzeczy, naprawiono, albo są aktualnie te problemy naprawiane, ale wersja ta zmierza już powoli do wypuszczenia. Moje, powiedzmy, że jakieś tam spekulacje są takie, że wyjdzie prawdopodobnie przed końcem lipca. Ale co znajdziemy w tej aktualizacji, która została nazwana pierwszym kontraktem? No cóż, po pierwsze oczywiście kontrakty, czyli rozpoczynając kamerę będziemy musieli współpracować z firmami rozsianymi po całym Kerbinie, które będą wyznaczały nam zadania, a my w zamian będziemy otrzymywać gotówkę, reputację czy chociażby naukę za pomyślne wypełnienie właśnie tych zleceń. Dodatkowo będzie zarządzanie budżetem, siłą rzeczy, jeżeli będziemy mieli gotówkę, to zarządzanie budżetem, no to oczywiście MUS, czyli budowa rakiet i samolotów już nie będzie darmowa. Każda część będzie kosztowała określoną sumę pieniędzy, więc no siłą rzeczy będziemy musieli uważnie planować nasze misje, aby przypadkiem nie zostać bankrutami. Co dalej? Odzyskiwanie części, czyli będziemy mogli odzyskiwać części naszych konstrukcji, które bezpiecznie wróciły na powierzchnię Kerbinu i tym samym będziemy mogli obniżyć koszty naszych nowych projektów. Dostaniemy też pasek z narzędziami, czyli takie, jakby to ująć, ogólnie cały interfejs w Kerbalach przejdzie duże przeobrażenie. No i dostaniemy właśnie ten pasek z narzędziami, a także pasek z poziomami naszej gotówki, nauki i reputacji, a sam pasek z narzędziami będzie dodatkowo podatny na modding. Silniki też dostaniemy nowe, a dokładniej silnik zasilany paliwem do RCS-ów, czyli taki zwykły silnik, który możemy kontrolować nasze wznoszenie czy opadanie, a także nowy silniczek RCS zasilany paliwem ciekłym, czyli te takie silniki RCS, które służą nam do manewrowania naszą rakietą, naszym projektem. Będzie też odświeżone drzewko badań naukowych, czyli wraz z właśnie dodaniem tych nowych części, a także ogólnej zmiany troszeczkę filozofii grania, odświeżeniu ulegnie także właśnie drzewko naukowe, które ma być podobno o wiele bardziej i logiczniej rozłożone, rozplanowane. Dość ciekawą z kolei rzeczą jest na przykład dodanie funkcji, dodanie jakichkolwiek zależności do właśnie niefunkcyjnych wcześniej wlotów powietrza. Teraz wam ich ciężko mi będzie wam je opisać, bo one są po angielsku nazwane engine nacelle i to w sumie niespecjalnie, nie wiem czy jest jakiś polski odpowiednik tego słowa, ale chodzi o fakt, że te wloty powietrza, które wcześniej no nie miały praktycznie żadnej funkcji, poza tym, że były po prostu jakąś tam częścią strukturalną, to teraz będą działały jako wloty powietrza, czyli będą te chwytały powietrze do silników atmosferycznych, a także będą posiadały w sobie jakąś tam niewielki poziom paliwa, które będziemy mogli używać. No i chyba jedna z najważniejszych zmian poza samą zmianą kariery i dodaniem gotówki itp. itd. jest 64-bitowa wersja gry. Jest to jedna z najważniejszych funkcji, dzięki której już nie będziemy ograniczeni tymi 3,5 GB pamięci, które wynika właśnie z 32-bitowej architektury gry. Czyli już po prostu widzę te wszystkie mody, które będziemy wrzucać bez jakiegokolwiek opamiętania. No i w sumie poza modami to niespecjalnie widzę jakiekolwiek zastosowanie przy 64-bitowej wersji, chyba że gra będzie sama w sobie działała trochę stabilniej, tak mi się wydaje, no i być może będzie lepsze wsparcie dla większych konstrukcji. No, taką mam szczerą nadzieję. Podsumowując, szykuje nam się naprawdę zacna aktualizacja, co tu dużo mówić, która po raz pierwszy od dawna wprowadza całkowicie nową i ciekawą mechanikę do gry, czyli właśnie te pieniądze, zarządzanie budżetem i co nie mniej ważne, otrzymamy także właśnie nową 64-bitową wersję gry, co niejednemu z nas, w tym oczywiście mi, umili życie, więc moi drodzy, czekamy aż w końcu wersja 0.24 wyjdzie na światło dzienne i cóż, oby to było jak najszybciej, bez jakichkolwiek zbędnych bugów, tak? No nie ma niezbędnych bugów, ale zawsze na pewno jakieś się zdarzą, ale aby tych problemów i niedoróbek było jak najmniej. Więc, no cóż, czekamy.